Kiedy pani Ania zapytała nas, czy chcemy dodać coś od siebie albo opowiedzieć pokrótce naszą historię, to właściwie stwierdziliśmy, że chyba nie ma o czym mówić. Nasz związek zaczął się bardzo prosto, normalnie, bez żadnych fajerwerków, serduszek i tych wszystkich uczuć towarzyszących miłości od pierwszego wejrzenia. Chyba obydwoje nie wierzyliśmy, że finalnie znajdziemy się w miejscu, w którym właśnie jesteśmy. Zaczęło się dość prosto, bo od przyjaźni. A właściwie powinnam powiedzieć, że zaczęło się wspaniale. Bo co jak nie przyjaźń jest w związku najważniejsze? Wspólne pasje, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienie to coś, co doprowadziło nas do małżeństwa. Tak mało, a zarazem tak wiele. Świadoma praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z Łukaszem Wojciechem Polak i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Ogłaszam, że związek małżeński został zawarty. Brawo dla was! Nie jesteśmy idealni. Wręcz bardzo się od siebie różnimy. Ale za to idealnie się uzupełniamy. Poznaliśmy się lata temu, ale jednak życie kazało nam chwilę na siebie poczekać. Teraz wiem, że było warto, bo gdy spotkaliśmy się jako dojrzali ludzie, dokładnie wiedzieliśmy, czego oczekujemy od drugiej połówki. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy wszystkich gości tutaj i jak pojawi się Justyna i Łukasz, ja bym poprosił o wielkie brawa dla nich.
Czy ślubujecie bez marudzenia zajmować się gromadką co najmniej 10 wnucząt, jakie pojawią się w tym małżeństwie, kiedy tylko przyjdzie taka potrzeba? Ślubujemy! Wania, Anno, Iwono i Marku, staliście się pełnoprawnymi teściami. Szczęśliwi, radośni i bawcie się dzisiaj z nami do samego rana.